Firma ARF w Barcinku koło Jeleniej Góry zatrudni na atrakcyjnych warunkach. Spawaczy, ślusarzy konstrukcyjnych, operatorów CNC, elektryków, magazynierów. CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres e-mail tadeusz@arf.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 757 528 220. Cieplice zaprasza na zabiegi spa, wellness i lecznicze. Ponad 70 rodzajów zabiegów, nowoczesna baza zabiegowa, profesjonalna kadra. Skuteczna rehabilitacja tylko u nas. W ofercie również zajęcia fitness, pilates i yoga. Zastany kreowane to kolejny polsko-czeski projekt, który realizuje BWA w Jeleniej Górze i Oblastni Galerii w Libercu. W tym roku prezentujemy instalacje, nowe media, fotografie i zwracamy uwagę na projektowanie przestrzenne. Odwiedziliśmy pracownię artystów, muzea i galerie pogranicza, odbyły się też warsztaty. Punktem kulminacyjnym jest wystawa 24 sierpnia w piątek o godzinie 18 w BWA w Jeleniej Górze oraz 26 września o godzinie 16 na Wydziale Sztuki i Architektury Uniwersytetu Technicznego w Libercu. Zapraszamy! Daj odpocząć sobie i swoim bliskim. Pobyt w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej w obiekcie Goplana. Skorzystaj z oferty uzdrowiska Świeradów i zapewnij chorej, bliskiej osobie pobyt rehabilitacyjny z profesjonalną, całodobową opieką medyczną i pielęgniarską. Uzdrowisko Świeradów zaprasza o każdej porze roku. KPSW rozwija współpracę z chińskimi uczelniami. Podpisujemy kolejne umowy, kolejne porozumienia. Festyn firmy Zorka. Raz w roku chcemy wszyscy razem spotkać się z pracownikami, rodzinami. Podział punktów w meczu Włókniarza z Karkonoszami. I okazało się, że przeciwnik prawie szalu nie oddał i zremisował z nami. Witam Państwa w poniedziałkowym wydaniu serwisu informacyjnego. Zapraszam. W sobotę w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej doszło do spotkania przedstawicieli uczelni z delegacją z chińskiego Changzhou. W jakim celu? O tym więcej w naszej pierwszej informacji. Jelenia Góra od jakiegoś czasu ma relacje partnerskie z chińskim miastem Changzhou. W to porozumienie włączyły się także nasze miejscowe uczelnie, m.in. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa. Placówce udało się rozpocząć współpracę z dwoma azjatyckimi uczelniami. Na ostatnim spotkaniu w KPSW doszło do sformalizowania kontaktów z trzecim ośrodkiem naukowym z Chin. Tutaj mamy okazję współpracować ze znakomitym, potężnym Instytutem Technologicznym z chińskim, który jest dla nas interesujący między innymi głównie w trzech obszarach: technicznym, pedagogicznym i nauki języków. To są akurat te rzeczy, które my też tutaj mamy. No i sądzę, że podpisanie tej umowy udrożni, jak gdyby, czy przyspieszy wymianę i kadrową, i studencką, no i wpłynie na w sposób zasadniczy na dalszy rozwój naszej uczelni. Przy okazji ostatniej wizyty u nas prezydenta Jeleniej Góry byli obecni także przedstawiciele waszych uczelni. Mieliśmy okazję lepiej się poznać. Rozmowy były bardzo miłe i owocne. Okazało się, że mamy wiele podobnych kierunków. Stąd decyzja o nawiązaniu współpracy. To już kolejne porozumienie podpisane przez KPSW z zagraniczną uczelnią.
Nie samą pracą człowiek żyje. Zdają sobie z tego sprawę władze firmy Zorka, dlatego co roku organizują dla swoich pracowników międzyzakładowy festyn. Brzmi dosyć skromnie, jednak w przypadku Zorki wcale tak nie jest. Proszę zobaczyć. Festyny firmy Zorka są robione z przysłowiową pompą. Nie brakuje atrakcji dla starszych i młodszych. Tak, dla młodszych też, ponieważ na imprezę zapraszani są pracownicy ze swoimi rodzinami. My mamy 3 zakłady i pracownicy nieraz się w ogóle nie widzą, ponieważ to są odległe zakłady, także to jest taka, spotkają się razem, rozmawiają, wymieniają uwagi, także to jest jeden z tych celów. Na drugie, no raz w roku chcemy wszyscy razem spotkać się z pracownikami, rodzinami. Dzisiaj to jest zakład, który zatrudnia ponad 800 osób, czyli to jest jeden z większych zakładów i bardziej istotnych. Co najważniejsze, to jest zakład rodzinny. Tam pracują całe rodziny i tam pracują przede wszystkim mieszkańcy Jeleniej Góry i okolicznych miejscowości. Ja na to patrzę z podziwem, bo od roku 51 moja mama była pracownicą Zorki, więc pamiętam tą malutką spółdzielnię Zorkę. Na dzisiaj to potęga. Jednak oddajmy głos samym zainteresowanym, czyli pracownikom firmy Zorka i ich rodzinom. Jest to dla nas okazja na spotkanie. Spotkanie poza pracą, w innych zupełnie okolicznościach. No i do tego wspaniałe jest to, że możemy przyjść tutaj z rodzinami. Spotykamy się z rodzinami, z dziećmi przyjeżdżamy, prawda, żeby też dzieci zobaczyły, że nasza firma dba o nasze rodziny. Jak się bawicie? Dobrze. Też dobrze. Z czego korzystałyście? Co wam się najbardziej podobało? Taniec. Taniec też. Nie brakuje tutaj chyba atrakcji? Nie. Nie. Na pewno nikt się tutaj nie nudzi. Zarówno dorośli, jak i dzieci. Przygotowaliśmy mnóstwo zabaw, gier i konkursów i dla najmłodszych, i dla tych starszych. Dla dzieci także warsztaty. Warsztaty wytwarzania biżuterii, tworzenia zabawek z kreatywnych drucików zwanych wyciorkami, gumki Lumbens, malowanie twarzy, skręcamy baloniki, doplatamy warkoczyki ze sztucznych włosów, mamy fotobudkę, mini plac zabaw, gigantyczne akwarium, które dzieci wypełniają rybkami. Oczywiście dmuchaniec, bo to zawsze musi być, kiedy jest dobra zabawa. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz kettlebell, gdzie zaprezentowana została bardzo ciekawa forma treningu. Kolejny festyn firmy Zorka przeszedł do historii. Z naszą kamerą byliśmy obecni w zeszłym tygodniu na drugich zawodach sportowych osób niepełnosprawnych w Chojnowie, które odbyły się pod nazwą Żyje Zdrowo na Sportowo. Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stronę Słońca. Drugie zawody osób niepełnosprawnych pod hasłem Żyje Zdrowo na Sportowo przygotowali opiekunowie, terapeuci środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Chojnowie. Wydarzenie nasze to jest dla nas bardzo ważne w związku z tym, że uśmiech na twarzy naszych podopiecznych i nie tylko ze wszystkich powiatów tutaj zaproszonych, to jest dla nas, to jest naszym celem, powiedzmy. W dniu dzisiejszym zostały zaproszone też jednostki z innych powiatów, czyli Złotoryjskiego, Bolesławieckiego, również z naszego powiatu legnickiego są ośrodki pomocy społecznej, są warsztaty terapii zajęciowej, są środowiskowe domy samopomocy. W sumie w zawodach wzięło udział ponad 150 niepełnosprawnych sportowców, którzy bawili się, rywalizowali, a przede wszystkim zadbali o swoje zdrowie. Sport sportem, tak jak Pan powiedział, najważniejsze jest rehabilitacja i zapobieganie gdzieś tam degradacji ruchowej. To jest bardzo ważne w przypadku osób niepełnosprawnych, żeby je rehabilitować, wzmocnić poczucie tej rehabilitacji, postawić w cudzysłowie, że tak powiem, na nogi, no i żeby stworzyć im warunki do tego, żeby poruszali się samodzielnie, żeby byli samodzielni. A pomogło w tym aż 7 konkurencji sportowych, między innymi ping-pong, kręgle, koszykówka, badminton czy piłkarzyki. Mimo że w zawodach nie miejsca były najważniejsze, a dobra zabawa i integracja, to każda z drużyn była nastawiona na walkę o najwyższe lokaty. Jesteśmy gotowi do walki, nie? Bardzo chętni i zaangażowani. No właśnie, co myślicie na temat tych zawodów? One są bardzo potrzebne, dają poczucie sprawczości i dają mnóstwo satysfakcji. Wspaniała przygoda, możliwość spotkania z osobami z innych ośrodków wsparcia, wyjazdu, odwiedzin, no i też takiego ruchowego wykazania się.
Zawody nie mogłyby się odbyć, gdyby nie wsparcie finansowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Ale oczywiście to jest jedno z wielu wydarzeń, które Samorząd Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspiera. Bardzo się cieszymy, że tego typu imprezy o charakterze sportowym, ale i turystycznym, też i o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym wspieramy. Mamy na to fundusze i dla nas jest to bardzo ważne zadanie, żeby środki właśnie między innymi na taki cel przekazywać. Niestety, pogoda tego dnia nie była łaskawa i część konkurencji trzeba było odwołać. Po zawodach impreza przeniosła się do środowiskowego domu samopomocy numer 2, gdzie odbyło się uroczyste zakończenie imprezy z wręczeniem nagród i poczęstunkiem. Obszerna relacja z zawodów w Hojnowie już niebawem na antenie telewizji Dami. W programie Dolny Śląsk bez barier. W miniony weekend w piłkarskiej czwartej lidze doszło do bardzo ciekawego spotkania. W trzeciej kolejce Włókniarz Mirsk rozegrał mecz z Karkonoszami Jelenia Góra. Przez większość czasu na boisku w Mirsku wiało nudą. Pierwsza bramka padła dosyć szybko, bo po zaledwie 11 minutach. Wynik ładnym strzałem Norberta Walczaka otworzyli biało-niebiescy. Jeżeli ktoś liczył na to, że włókniarze rzucą się do szalonego pościgu, to mógł czuć się rozczarowany. Miejscowi kontynuowali bezbarwną grę, a Karkonosze kontrolowały sytuację na boisku, choć same nie potrafiły stworzyć zagrożenia pod bramką rywali. Taki stan utrzymał się do 78 minuty. Wówczas z rzutu wolnego bramkę dla Mirska zdobył Mariusz Chlabicz. Gospodarze zwęszyli swoją szansę na zdobycie kompletu punktów i zaczęli odważnie atakować. Jednak w końcówce spotkania dogodne sytuacje zmarnowali Bartosz Morzecki i Adrian Krawiec. Mecz zakończył się wynikiem 1-1. My graliśmy na trzech obrońców, trochę jakby dałem więcej zawodników do przodu, a okazało się tak, że zawodnicy z przodu pogubili się, nie mogli tam dograć jeden do drugiego, żeby strzelić drugą, trzecią bramkę. No i taka nerwówka do końca i okazało się, że przeciwnik prawie szalu nie oddał i zremisował z nami, dlatego że było dośrodkowanie, a piłka przeszła naszych zawodników, no i młody bramkarz popełnił błąd. I no, straciliśmy tak bramę. W pierwszej połowie mieliśmy problem ze stworzeniem sytuacji. Gdzieś tam Karkonosze po wygraniu pojedynku 1-1 ładnym uderzeniem. Walczak otwiera wynik spotkania. W drugiej połowie zaczęliśmy jeszcze troszkę mocniej biegać. Gdzieś zrobiliśmy kilka zmian i po stałym fragmencie gry udało się wyrównać. Tak jak mówię, no nie było to piękne spotkanie. Punkt szanujemy z Karkonoszami. Mamy w tej chwili 4 oczka na koncie. Myślę, że to nie jest zły wynik w naszym wykonaniu. Za tydzień Karkonosze podejmą na swoim terenie Orlę Wąsosz, a Włókniarz Mirsk pojedzie do Strzegomia na mecz z miejscowym AKS. A teraz skrót pozostałych informacji. Przegląd Lubański informuje o bardzo niebezpiecznym zdarzeniu, do którego doszło na autostradzie A4 na pasie w kierunku na Bolesławiec. Na przyczepie samochodu ciężarowego podróżowała kobieta. Pasażerka na gapę w każdej chwili mogła spaść, jednak dzięki reakcji jednego z kierowców, który zauważył kobietę, nic się jej nie stało. Powiat lubański, gmina Olszyna oraz Nadleśnictwo Świeradów planują realizację dużego projektu retencyjnego. Polegać będzie na budowie urządzeń wodnych pozwalających zniwelować zagrożenie powodziowe na tym terenie. Dodatkowo powstanie system zbierania informacji dla służb zarządzania kryzysowego oraz ostrzegania mieszkańców. Koszt inwestycji oszacowany został wstępnie na 750 tysięcy złotych. 9 września na Zamku Czocha w Suchej koło Leśnej odbędzie się 7. już edycja Święta Powiatu Lubańskiego. Leśna brać Zamku Czocha. Bo tak nazywa się ta impreza, będzie obfitować w wiele ciekawych wydarzeń. Warsztaty, walki rycerskie, spotkania z leśnikami ze Świeradowa Zdroju, kino plenerowe oraz koncerty. Wystąpią m.in. Robert Kasprzycki, Paweł Domagała oraz formacja Châtelet. To wszystko w tym serwisie. Po więcej zapraszam Państwa na stronę internetową www.tvdami.eu lub na nasz profil na Facebooku TV Dami Jelenia Góra. Do zobaczenia. We'll be right back.
Dzisiaj do wygrania mamy zaproszenie do kina Helios. Aby je zdobyć, należy podać przynajmniej jeden tytuł filmu z obecnego repertuaru kina Helios. Na odpowiedź czekamy we wtorek w godzinach od 8 do 10 pod numerem telefonu 75 64 50 050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Regulamin konkursu dostępny jest na naszej stronie internetowej www.tvdami.eu. Serwis samochodowy z Jeleniej Góry, ulica Kazimierskiego 5, teren byłej jednostki pod Jeleniami, zaprasza. Specjalizujemy się w sprzedaży i regeneracji rozruszników oraz alternatorów wszystkich typów. Dodatkowo oferujemy sprzedaż części do rozruszników i alternatorów oraz naprawę i sprawdzanie alternatorów 12 i 24-woltowych sterowanych komputerowo. Rabat dla naszych nowych klientów na hasło TV Dami. 30% na montaż, demontaż i naprawę, 20% na podzespoły, 5% na nowy lub regenerowany alternator lub rozrusznik. Zapraszamy miłośników offroadu i nie tylko na zakuwanie przewodów wysokoprądowych. Serdecznie zapraszam Państwa na 16. edycję wystawy produktów regionalnych, która odbędzie się 7 września. Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Piotr Miedziński zapraszają na 16. wystawę produktów regionalnych wyprodukowaną pod Śnieżką. Tysiące produktów, setki smaków, serce regionu w jednym miejscu i gość specjalny Robert Makłowicz. Będzie nam serwował wyśmienite dania. Z kulinarnym show do Jeleniej Góry przyjedzie także Julia Cymbalu, zwycięzczyni drugiej edycji MasterChef Junior. Również przyłączy się do gotowania z naszych regionalnych produktów. Od lokalnych producentów zakupić będzie można wędliny, sery, pieczywo, przetwory, kiszonki, miody i wiele innych produktów spożywczych. Wystawa produktów regionalnych wyprodukowano pod Śnieżką to także występy zespołów folkowych, animacje dla dzieci oraz koncert gwiazdy wieczoru kapeli Tingeriu. Nie może Was zabraknąć! 7 września, plac ratuszowy w Jeleniej Górze. Start godzina 11.